jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Robert Lubowiecki, seksuolog, coach relacji intymnych, certyfikowany coach grupowy i zespołowy, trener, terapeuta pedagogiczny. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Porozmawiamy o seksie? Z przyjemnością. No to zacznijmy od tego, czy w związkach się w ogóle rozmawia o seksie. To bywa różnie. Spotykam w swoim gabinecie pary, które są świadome, otwarte na rozmowę o seksualności, też na doświadczanie, ale częściej spotykam właśnie pary, gdzie się pojawia jakieś zawstydzenie, krępacja, nieakceptacja swojego ciała i też właśnie ukrywanie go w sytuacjach intymnych. Często zdarzają się też przypadki, problemy nazewnictwa intymnych części ciała, dlatego też pracujemy tak od podstaw. Pamiętam kiedyś taką konferencję, w której brałem udział dla Durexa, realizowałem wtedy film. Pamiętam, że był tam Michał Figurski, jego żona i jeden ze znanych seksuologów, już nie pamiętam kto to był, ale pamiętam, że wtedy, to było z 8 lat temu, ten seksuolog przekonywał do tego, że jak mamy problem w tym, że mamy na coś ochotę w seksie, a wstydzimy się o tym porozmawiać, to żeby włączyć sobie film, jakiś erotyczny i nagle oglądamy w parze ten film i mówimy, o zobacz, a może byśmy spróbowali. Czy to jedyny sposób na zaproponowanie czegoś, na co mamy ochotę, czy może są inne? Nie, to jest jeden z wielu sposobów, tak? To zależy właśnie od gotowości pary. Tak jak wspominałem, jedne pary na przykład są gotowe pójść do sex shopu, pooglądać, posprawdzać różne gadżety. Niektóre potrzebują jakiegoś filmu erotycznego w ostatnich czasach. No to pewną robotę zrobiło 50 twarzy Greya i w narodzie obudził się taki zew miłości i namiętności. A niektóre pary potrzebują takimi małymi krokami, drobnymi gestami intymności, poznawania się, zbliżania się do siebie. Potrzebują właśnie takich małych kroków, żeby zbudować intymność, przejść pewne granice, pewne blokady. Pamiętam też taką konferencję, rok temu ją realizowałem dla Fundacji Avalon, Sex On. I w trakcie tej konferencji był podany przykład chłopaka, który ma niepełnosprawność, siedzi na wózku i poznał dziewczynę, zaczęli razem mieszkać i dziewczyna nakryła go, że w łazience wącha jej majtki. I była oburzona, ponieważ powiedziała, myślałam, że chociaż ty jesteś normalny, ale widzę, że ty jesteś taki sam jak cała ta reszta normalnych facetów, którzy nie siedzą na wózku, ty zboczeńcu. Jak sobie w takich sytuacjach radzić? Ja też pracuję z osobami z niepełnosprawnością i czasami te osoby nie znają też granic, tak? Często ich granice są też naruszane, ale zdarza się też tak, że one naruszają granice. No tu jest potrzebna edukacja, tak, od takich wczesnych lat. Ja też właśnie zaczynałem swoją pracę z dzieciakami, z młodzieżą w tym obszarze edukacji, bezpieczeństwa seksualnego, takiej ochrony przed naruszeniami seksualnymi. Od tego właśnie się zaczyna i to dzięki temu też owocuje i dobrze rokuje na przyszłość, tak? I nie pojawiają się jakieś trudności właśnie w nazywaniu intymnych części ciała w wieku dorosłym, bo zdarzają mi się takie sytuacje, że przychodzi klient, no na przykład mężczyzna do gabinetu i mówi, mam problem tam na dole, nie? No, tak, żeby nieco tą atmosferę rozluźnić, mówię, no to tam na dole mam stopy, nie? I żeby nieco wprowadzić trochę luzu, bo osoby przychodzą z takim dużym napięciem, takim ciśnieniem w tym temacie spraw seksualnych, no to żeby trochę nieco zluzować, wprowadzamy żart, no i też właśnie pracujemy od podstaw nazywania intymnych części ciała, no żeby potrafić to wypowiedzieć też. A jesteśmy Polacy bardziej otwarci seksualnie, czy jednak pozamykani? Ja myślę, że jeszcze pozamykani, choć od kilku lat się to zmienia, tak, z tą otwartością seksualną, świadomością swoich potrzeb, nazywaniem tych potrzeb. Zmienia się to na dobre od kilku dobrych lat. Ale jeszcze zamknięcie, przepraszam. W jakich sprawach można jeszcze do seksuologa przyjść? Do mnie zgłaszają się pary z zaburzeniami erekcji, z bolesnością podczas stosunków, przedczesnymi wytryskami, ale także ogólnymi konfliktami w relacji, trudnościami, w sytuacji zdrady, czy też miałem takie przypadki w sytuacji
zbliżającego się rozwodu, para, która chciała w jakiś pokojowy sposób łagodnie się rozejść. Popracowaliśmy, mieliśmy się spotkać za jakiś czas, wracając uśmiechem i oznajmiałem, że jednak wrócili do siebie z takimi tematami. Także się zgłaszają. No, trzeba rozdzielić, wiadomo, czy do seksuologa, lekarza, czy też psychologa. Ja zajmuję się tą działką psychologiczną, społeczną. A jak sobie radzić, kiedy jest się gejem, albo lesbijką, albo osobą nieheteronormatywną, w sytuacjach, w których państwo dość mocno ingeruje w tożsamość? No, widzimy, co się ostatnio dzieje. Mnóstwo mówienia o ideologii w stronę właśnie osób nieheteronormatywnych tylko po to, żeby podbić statystyki w głosowaniach, no, a cierpi na tym człowiek. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Niestety właśnie pojawia się dużo takiego hejtu, co jest bardzo niefajne. To jest to, że mamy taką przywarę, że interesujemy się życiem seksualnym innych, a nie swoim. Tak? W parach heteronormatywnych zdarza się tak, że gdzieś tam dziadkowie albo rodzina naciska, pytając parę, no a kiedy dziecko, kiedy będziemy dziadkami, tak? Wywierają też nacisk, wracając właśnie do osób homoseksualnych. To właśnie zależy od indywidualnych predyspozycji, tak? Jeden sobie jakoś lepiej poradzi, będzie na tyle silny, odporny, że sobie poradzi z tym hejtem, nagonką. Inny słabszy. Ważne jest to, żeby znaleźć taką grupę wsparcia, środowisko sprzyjające, żeby nie pozostać z tym w samotności samemu, żeby mieć jakąś taką dobrą osobę, czy też nawet specjalistę, żeby porozmawiać w tych trudnych chwilach właśnie takiej nagonki, ataków słownych, psychicznych. Coś z niczego, o tym jest moja książka. Co ty stworzyłeś z niczego? Powiem ci, zawsze moją taką pasją, ciekawością były relacje między ludźmi. Jak ktoś mnie zapytał, dlaczego właśnie seksuologia, no i też jeszcze tutaj nadmienię, że seksuologia nie dotyczy tylko tych statystycznych 14 minut kontaktu seksualnego, aktu seksualnego, tylko jest bardzo szerokim takim przedmiotem badawczym, szeroką nauką. A skąd u mnie? Ja zawsze byłem, jak to mówię, jak ktoś mnie zapytał, skąd ta seksuologia, ja zawsze byłem osobą puszystą, i czyli taką, która w lato dawała cień, a w zimę grzała. I koleżanki nie traktowały mnie jako obiektu westchnień, tylko takiego powiernika w ich relacjach, gdzie to pocieszałem je po stratach, po zerwaniach związków, i postanowiłem właśnie w tym obszarze relacji intymnych, miłosnych i seksualnych pracować. Także po drodze jeszcze było 8 lat pracy w Katowicach na ulicy jako street worker z ofiarami prostytucji i handlu ludźmi, gdzie też właśnie różne konotacje, powiązania, dziwne dość relacje dla mnie sprawiły, że zastanawiałem się, o co właśnie ludziom chodzi, że na przykład mąż potrafi wystawić na ulicę swoją żonę, a później po powrocie razem kładą się do łóżka i zasypiają w ramionach. Dlaczego tak się dzieje? No, sam się właśnie zastanawiałem i chciałem też to pobadać. Nie udało mi się przeprowadzić takich badań na katowickich ulicach, ale w rozmowach z tymi kobietami często było tak, że były uwikłane w takie toksyczne związki, często przemocowe. Potrzeba była pieniędzy, a że właśnie prostytucja dawała taki szybki, pewny też pieniądz, no to też to wchodziły, no i pewne przyzwyczajenie do standardu życia, no ale gdzieś tam poniżej pojawia się pewien kryzys, tak, i z tego kryzysu osoby szukały rozwiązania, żeby wyjść, no i znajdowały same taki sposób, albo znalazł się tak zwany opiekun, który pomagał w taki sposób im zarabiać pieniądze, często korzystając na tym. Czy problemy w seksie mogą mieć wpływ na to, że na przykład nie tworzymy rzeczy z niczego, czy w ogóle nie jesteśmy w stanie pójść do przodu, na przykład w biznesie? Tak, seksualność, relacje same w sobie mają duży wpływ na nasz nastrój, na ocenę samego siebie, na ocenę własnej atrakcyjności, i to się często przenosi właśnie na pracę zawodową, na naszą efektywność, na kontakty biznesowe, relacyjne w zakładach pracy, w firmach. To teraz dwa słowa jeszcze o twojej firmie. W czym możesz pomóc innym?
Ja zapraszam wszystkie osoby do pracy, które chciałyby się poprzyglądać swoim relacjom miłosnym, seksualnym, osoby, które czują, że gdzieś w ich relacji, w związku pojawi się pewien kurz i chciałyby odkurzyć te stare hity, poszukać tej intymności, iskierki, no i także tego płomienia namiętności. Pracuję z singlami, z parami, z osobami, które gdzieś tam często wpadają w taki zimny, przypadkowy seks, a chciałyby poszukać i popracować nad taką trwałą relacją. Bardzo dziękuję, Robert Lubowiecki. Jak cię znajdziemy? Na mojej stronie internetowej www.lubowiecki.pl albo na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Robert Lubowiecki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Słodki. Dziękuję serdecznie.